Ten. Ooo, ładnie wchodzą te strzały, już się troszkę tego nauczyłem. Pamiętaj, żebyś już kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotu z kodem Mati! Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, jestem Mateusz, a to jest Fortnite. I patrzcie sami, nie to. To odbijacz, umieść ten panel, aby otrzymać potężne wzmocnienie skoku bez żadnych obrażeń od upadku. Nowy itemek niedługo będzie w grze, bardzo fajny, coś takiego już kiedyś było, mam wrażenie, w Fortnite, ale zostało usunięte. Jakoś to było albo w becie, czy tam w pierwszym sezonie, kiedyś coś takiego było. I to zostało usunięte i teraz, z tego co widzę, wraca. Naprawdę bardzo fajna sprawa, ja się już nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądało, może zmienić naprawdę wszystko. No podczas walk w powietrzu to naprawdę może być game changer. Nie, często to może ratować dupkę i jestem też ciekaw, na jak daleko to cię wybije. Bo wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jedziecie wózkiem i sobie ustawiacie ten panel i z wózka skaczecie na 4 km. Stąd, tutaj. Z Pruszkowa do Brywinowa przeskakujecie. Wyobraźcie to sobie, to jest naprawdę daleko. Tak więc tyle ode mnie. Zostawcie łapkę w górę. Naprawdę, proszę, zostawcie łapkę w górę, bo nie zostawiacie tych łapek w górę, a za to ja mam chleb. Jedna łapka w górę to... Lecimy sobie na lepki lasek. Ja jestem Mati, mam fajny pasek. Dobra. Tak cringe'em zawaliło, że aż... Mój cringe'ometr poza skalę wywaliło i wybuchły strasznie. Moi drodzy, to było straszne, naprawdę. Jeżeli twoim zdaniem to było straszne, zostaw tego kciuka zwariowanego w górę i tam, wiesz, mordeczko, o co chodzi. Buziaka mi wyślij. Dobra, tak czy tak. Przepraszam za to najmocniej, to się nie powinno wydarzyć, no ale życie pisze różne scenariusze. Lubię sobie czasem tak popatrzeć tutaj, czy nikt nie przyleciał, wiecie. Skaczę po dachu i patrzę, na którym domku jest przeciwnik, bo wtedy wiem, kogo mam zraszować, komu mam łeb rozwalić za momencik. Tak więc tak. W tym momencie nikogo tutaj chyba nie ma. Nikt tutaj nie wylądował, mam wrażenie. Bo się rozglądałem bardzo czujnie i bacznie. I nic, sektor clear. Dobra, dawać mi tutaj dupki swoje. Zaraz znajdę was i po prostu głowa będzie w toalecie spłukiwana, bo ja tutaj koniec po prostu bycia miłym dla nich. Ja już mam tego dość. Mam już dość. Nie mów mi nic. Pozwól żyć. Pozwól mi być. Nadszedł czas, by mówić nie. Nie. Tam, może się ktoś zapyta mnie, co ty robisz, nie? I wtedy ja wam powiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Zawijam manżur, bo nic tutaj nie ma, kompletnie. Żadnych przeciwników. Nie chcę mi się lutować wszystkiego, bo nie dość, że strefa zaraz przyjdzie, mnie dziabnie tutaj w pupala, to jednak ja jestem typem człowieka, który woli jednak szczylać do tych zwrodnialców, niż się zastanawiać, gdzie oni mogą być i lutować przez 4 godziny. Dobra. Ktoś tutaj chyba był. Mam wrażenie. Widziałem jakieś budowle. Więc moi drodzy, może jeszcze tutaj ktoś jest. Drzwi pootwierane, sztucer został. O. Pyku. Jezu, to było bardzo YOLO, wiecie czemu? W ogóle mam wrażenie, że ktoś tu jeszcze jest obok. Słyszałem, jakby ktoś coś postawił, albo zedytował. Nie wiem, słyszałem taki dziwny dźwięk, zanim jeszcze zobaczyłem tego kolesia tak bliżej mnie. To było YOLO, bo była duża szansa, że po prostu ja nie trafię. Ja mogłem przegrać tę bitkę w bardzo prosty sposób, no ale jednak się udało. Pójdę po tego sztucerka. Mam trochę jeszcze czasu, więc przyda się jak najbardziej jakaś snajpereczka. Lubię strzelać ze sztucerka, bo on jest kochany. O, jeszcze pompa niebieska. O, chwila. Dzięki.
Shadow Wish 20 jeszcze tutaj mi myknął. Dzięki byku za wszystko co tutaj masz. Chcę pompeczkę zamienię. No i let's go, let's go. Dwa fragi już tutaj wlepione. Pyk, tak się to robi. Pierwszy raz jak używam tych grzyboli. Wcześniej tego nie używałem, serio. A to jest śmieszne, śmieszna opcja. Co ciekawe, to nie jest tak, że wszystkie pomysły, jakie są w grze, one są właśnie wymyślone przez Epic Games. Powiem wam, że dużo, strasznie dużo pomysłów jest branych z Reddita. Na przykład te grzyby to jakiś typek na Reddicie zaproponował coś takiego. Jabłka chyba też. Skin pomidora też był z Reddita. Nie pamiętam kto jeszcze tam był. Ale dużo skinów. Nie wiem właśnie czy nie. Nawet ci. Ci co teraz wlecieli. Ta pani złodziej i pan złodziej. No. Piu 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 piu. Żegnaj Rao w 7-9. Wow, byku. Jezu, teraz ten quest, to jest taki rak. Co się stało? Jesteś? Strasznie, nie lubię. Jak ktoś ma LKM-a albo minigana. Ale dostałem. Fuck! Spadłem jak głupol. Jestem w słabej pozycji, naprawdę. Dobra, zdążę może dupnąć sobie te podki. W ostatniej chwili. O, jak się cieszę, że miałeś wariacie apteczkę, naprawdę. Jeju. Troszkę paniki tutaj było w tym wszystkim. Pod koniec skończy mi się jeszcze macy i za bardzo nie mogłem tutaj walczyć z nim na równi. Ale w gruncie rzeczy wygrałem. Nie wiem, nie trafiam za często z tej pompy. A to ze względu na to, że wróciłem dzisiaj od dziewczyny i stąd może te problemy. Bo nie grałem przez 4 dni. No ale trudno, mniejsze. Czasem się zdarza tak, że się nie trafia i tyle. Nie ma tutaj co narzekać. W ogóle zapomniałem wspomnieć o tym, że będzie ta nowa platforma. Dajcie znać co o tym sądzicie. Ta nowa platforma może być całkiem ciekawa. Taki troszkę granat impulsywny, tylko że nie zada ci obrażeń od upadku. Można sobie skakać z dalej z tych z wysokich miejsc bez uszczerbku na zdrowiu, że tak powiem. O, wózek. Użyjemy sobie, będziemy troszkę szybsi. No i skyfighty wtedy zmienią się diametralnie, naprawdę. To może być kolejne wywrócenie mety troszkę o 180 stopni, bo hola hola, jeżeli to masz w EQ, to jest jako trap, więc to jest chyba jako trap, na pewno to jest jako trap, nie zabiera ci miejsca, co oznacza, że możesz to mieć, nieważne ile chcesz, nie? To jest naprawdę spoko opcja podczas walk na bardzo wysokim, powiedzmy, poziomie, nie chodzi o skilla, tylko o wysokość. Dobra, to są typy. Strzelałem się między sobą, no ale wolę najpierw wejść do strefy, potem ich dobiję. Ale raszują się. Nie może być łatwiej dla mnie, żeby ich zabić wszystkich. Dobrze. Chciałbym mieć dwa fragi z tego. Może być też jeden. Dobra. Idealnie, no. Chłopaki, dziękuję wam. Naprawdę, jeżeli miałem jakiś problem, jakieś braki, to właśnie wy zapewniliście mi szczęśliwą przyszłość. Doceniam to z całego serca, chłopaki. Idealnie. No to jest gra wygrana, ja już to czuję. Jeżeli nie trafię na jakiegoś kosiora, to gierka jest wygrana, ale tutaj jeszcze mam jakieś byka.
Aj, wariacik mały, kochany. Żegnaj DJ Party 23. Nawet nie chcę mi się iść po twój lód, bo mam wszystko, czego dusza co pragnie. Mam dwóch fanów w ogóle, o. Tylko jednego już. DJ Party chyba mnie zostawił. DJ Party never knew nobody. Nie, to jakoś inaczej leciał. No na pewno, ale... Da, zamknij mordę, Mati. Buduj. W ogóle zmiany zaszły z budowaniem i teraz jakoś to szybciej ma działać, to ten turbo building. Jakoś łatwiej ta... No, myszka ma przyswajać. Raczej gra te dane. Jezus, ten najgorszy. Nie trafiłem. No w sumie strzelałem ten. O, ładnie wchodzą te strzały, już się troszkę tego nauczyłem. Ale jeszcze troszkę przede mną, wiadomo. Dobra, raszujemy go i tyle. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, właśnie, budowanie. Zmienili troszkę turbo building i teraz jest szybciej jeszcze. Więc przyjemnie się na... LOL? Czemu słyszałem po raz kolejny jakieś takie budowanie obok mnie? Dobra, spadaj w byku. Przepraszam najmocniej, że tak cię zabiłem, ale no... Życie tutaj lubi zaskakiwać. Dobra. Tam są typy, ale bym poszedł jednak go zlutować, bo nie mam odpowiedniej ilości materiałów. Metalu mam, znaczy kamienia mam sporo, ale drewna nie mam. O, wezmę te rakietnice, przyda się. A to pikowanie i strzelanie jest naprawdę strasznie przyjemne, jeżeli chodzi o trafianie w banie. Wiecie, takie... Koleś nie wie za bardzo, co się dzieje. Wychylam się na łamek sekundy, on dostaje w łeb. No, tym razem nie dostał w łeb, ale tak czy inaczej, to wygląda super. O ty, byku. Co? Ja cię kręcę. Palce mi się omsknęły i klikałem E, żeby iść do przodu. Ale by było blisko, żeby się wypierdzielił. Jesus. Dobra. Ostatnio się uczyłem budować w miarę szybko. I idzie mi w taki sposób, więc jeszcze muszę popracować nad tym, ale jest okej. W razie takich stresowych sytuacji, kiedy jestem atakowany, to jestem w stanie się zbudować dosyć szybko. Okej, dobra, tam się budujesz typie. O, i idzie Macias, muszę jakoś zedytować. Nie wiem, jak to zrobić, żeby od razu mi zedytowało w stronę, którą chcę. Bo mam jeszcze z tym problemy. No ale... Dobra, o, zrzucę, wziął. O. Fue to jeszcze nie jestem, ale się staram. Dobra, może po prostu... Co, jakiegoś laga miałem. Po prostu go rozwa... Co ty? Jak on strzeli tą rakietnicą? Ja pierdziu. Kościu, żegnam. Tam strzela. Dobra, wiem, gdzie są wszyscy. Rush, 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 typa. Musi być na low, musi być na low. Nie uwierzę, że on jest na low. Trzeba to zrobić teraz. Tak. Niewiele zabrakło, żebym też padł. Ja cię kręcę, 50 HP zostało. Ja nie mam leczenia poza tymi potkami. Ale dobra, jestem jeden na jeden z ziomeczkiem, który... No, nie pokazywał nic tutaj niesamowitego. Więc jestem o tyle bezpieczny. O, jeszcze się przybliżył do mnie. Rozwalę mu te budowle. Gdy się nie zabuduje i dostanie hita z tej rakietnicy, to wiem, że to jest lamus. Dobra, dobra, wygrałem grę. GG, już możecie pisać. Jeżeli przegram tę grę, robię salto z okna. A mieszkam na drugim piętrze. No wychyl się, no wychyl się na moment. Jakby dostał heada, mógłby umrzeć. Bo jest na low już. Jest chyba na hita, totalnie na hita, bo dostał za 100 ponad z rakiety i 28 teraz z tego, więc... Muszę po prostu uważać, żeby nie dostać hita ze snajperki. I tyle. Dobra, lecę stąd. Niech on sobie myśli, że ja tutaj wciąż jestem. A ja wyjdę jak najszybciej na sam dół. Przejdę dookoła tego wariata. I go zraszuję. Niech on myśli, że ja tutaj wciąż jestem. Raczej nie zauważy tutaj jakiejś edycji. Mam nadzieję tylko, że nie zmienił pozycji. Tak to bez problemu go
Dojadę. Dobra. Easy. Jeżeli on nie wie, że tu jestem, to już mam wygraną w kieszeni, bo będzie się mnie spodziewał tylko w jednym punkcie. Pomyśli, że wciąż tam jestem. Teraz już może wiedzieć, że tu jestem, ale myślę, że jest już za późno dla niego. Tylko nie wiem dokładnie, gdzie jest, więc się lepiej zabuduję dookoła. Lol, myślałem, że rakietnica nie rozwala metalu na bitwę. Lol, rakieta. On jest niżej jakoś. W sensie pode mną, a okej, mam cię. Dyku. Żegnaj. Tak się gra w tę grę. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapeczki zostawcie w górę, buziaczki mi wysyłajcie i do następnego. Hejo!